Hej, hej, a z tej strony jest Trejo. Cześć, cześć wszystkim, witam was bardzo i bardzo cieplutko. Dzisiaj specjalny materiał z tego, jak dinozaur robi siusiu. Tak to mniej więcej wygląda. Już nie robi siusiu, więc szybko uciekamy. Ała, nie wiem kto to jest. Teraz sobie zobaczmy. Wygląda jak jakiś tyranozaur, ale mogę się mylić. Gdzieś tam będzie tablica, więc coś tam na pewno zobaczymy. Nie wiem jak on się nazywa, ale tutaj jest drugi. Tada! I one są wszystkie ruchome. Tam jest jakiś mniejszy, drugi jest większy, a tamto zrobił siusiu. Tylko tak nie widać. O, jest piękna tablica, gdzie wszystko ładnie rozpisane, kto gdzie mieszkał i kto co robił. O. A tu mamy trajka. Dobrze wiecie, z serii o Arku mój trajk miał na imię Vaneska. Więc pozdrawiam wszystkich cieplutko. Z tych jajek coś wyłazi! Hej, hej! Hej, tu mamy kolejnego. Gdzieś tam się skitrał przeciura. O! Ciekawy, czy ruchomy, czy nie? O, rusza. O, tak jest! Wygląda to fenomenalnie. Czekający dinozaur. Pobudka! Mówiłem! Dobry! Karnotaur nazywa się. Mieszkał w epoce kredowej. Chyba tak.
Jego byś wychował. A Koko? Patrzę na jego oczy. A Koko? Coś mu da. Hej, hejo! Ta-da! A to jest najbardziej urocze stworzenie, które do tego czasu widziałem. Nazywa się parejazaur. Tak długo się wpatrywałem w tablicę, żeby przeczytać. Takie malutkie, śliczniutkie. Wyobraźcie sobie, gdzieś tam na ogródku mieszka. Chyba mięsożerne. Nie, rośliny i pokrotniki, niskie krzewy. O, także nie wiem co żadne. Tylko tak wygląda. Mamut, włochaty. Chciałem powiedzieć, że nie widzę, że jest włochaty, ale jest. Faktycznie. Mamucik. O. Hejo, hejo. A tu znowu trochę znajdujemy się teraz w Muzeum Szczątków Dinozaurów. Szkoda, że nie pomyślałem o tym, żeby wcześniej coś takiego nagrać, dopiero już w trakcie. Naprawdę przepiękne rzeczy tutaj można zobaczyć. Na przykład łopatka mamuta. To jest porządna łopatka, a nie to, co teraz mamy, jakieś tam łopatki. Miednica, chyba kogoś zaczepiłem po takim. Chodzę w kółko, bo nie wiem skąd, znaczy gdzie mam iść, ale... Mogłem to zrobić z tym, ale boję się, że mi zaraz bateria padnie. Takie różne wynalazki dla miłośników archeologii i nie tylko. O, mamy odbitek chyba. Szkoda terapoda. Jeszcze ciekawe rzeczy tutaj znalazłem. Na przykład czaszki żółwia. Tak wyglądają. To są zęby kamarazaura. Chyba widać. Czaszunie. Homo sapiens. O. Dobra, to wychodzimy stąd.
Tak wygląda moja przygoda w Ark Survival Evolved. Dokładnie tak. To jest plemię prehistorycznych bakłażanów. I tamten co stoi w rogu, no to na pewno nie ja. Pewnie ten co dostanie. Tak się szokuje na niego. Chyba jedzonko im się skończyło, no. To trzeba załatwić kolegę. Tak się robiło. I moi drodzy, na tym będziemy kończyć ten materiał. Ja wszystkim bardzo, bardzo dziękuję, że wpadliście do mnie na ten niezaplanowany odcinek. Tak mam nadzieję, że coś fajnego udało mi się z tego zrobić. I trzymajcie się i do zobaczyska. Oceniajcie, komentujcie. Pa, pa.